Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku jako pierwsza w Europie. Jest ona jednym z najważniejszych symboli polskiej niepodległości i państwowości. W środę, po uroczystej mszy świętej, której towarzyszyła helikopter z Brass Orchestra pod dyrekcją Karola Dziubaka, świdniczanie przemaszerowali na plac Konstytucji 3 maja, aby wysłuchać okolicznościowych przemówień. W Polsce najbardziej światli przywódcy, którzy doprowadzili do tego aktu, robili to w taki sposób, aby zachować polskiego ducha, aby tworzyć instytucje, które wpisywały się w polskie państwo, ówczesne polskie państwo, państwo stanowe wciąż, ale państwo już z trójpodziałem władzy, państwo, które chciało budować swoją potęgę. To było oczywiście trochę zbyt późno, bo rok później już mamy Targowice i wkroczenie wojsk rosyjskich, ale to wszystko nie byłoby możliwe bez współpracy, bez także współpracy z królem. Współpracy poprzedzonej rok czy kilka miesięcy wcześniej taką grudniową rozmową Ignacego Potockiego z królem po to, aby ustalić zasady współpracy, aby finalnie król zaakceptował Konstytucję 3 maja i szczególnie w okresie, w którym państwo polskie jest bezpośrednio zagrożone. Zagrożone z zewnątrz, tak jak wówczas, tak dzisiaj, poprzez tą rosyjską inwazję na Ukrainę. Ważna jest dobra współpraca rządzących parlamentu z głową państwa. Wówczas z królem, dzisiaj z prezydentem Rzeczpospolitej, tak, aby budować silne państwo. Państwo w tej części Europy bezpieczne, państwo w tej części Europy odporne na zagrożenie zewnętrzne. Jan Paweł II, wygłaszając przemówienie w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200-lecia Konstytucji 3 maja, powiedział znamienne słowa, ważne i aktualne, szczególnie dzisiaj. Wyzwól nas, Panie, od zniewoleń ducha, i tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone, naucz nas być wolnymi. W trakcie trzeciej pielgrzymki do Polski papież mówił: wolność wszakże może przerodzić się w swawolę, a swawola, jak wiemy również z naszych własnych dziejów, może omamić człowieka pozorem złotej wolności. Co rok jesteśmy świadkami, jak wolność staje się zaczynem różnorodnych niewoli człowieka, ludzi, społeczeństw. Niewola pychy i niewola chciwości, i niewola zmysłowości, i niewola zazdrości, niewola lenistwa i niewola egoizmu, niewola nienawiści. Człowiek nie może być prawdziwie wolny, jak tylko przez miłość, miłość Boga nade wszystko i miłość ludzi, braci, bliźnich, rodaków. Podczas uroczystości świętujący otrzymali pamiątkowe kotyliony przygotowane przez przedszkolaki i uczniów ze świdnickich szkół podstawowych oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świdniku we współpracy ze Świdnicką Radą Kobiet. W symbolicznym geście wolności, niepodległości i pokoju wypuszczono gołębie. Nie zabrakło również występów artystycznych w wykonaniu zespołu tańca ludowego Leszczyniacy, chóru męskiego Arion oraz chóru Canto. Część oficjalną zakończył wspólny polonez. Na mieszkańców, którzy zdecydowali się spędzić ten dzień w mieście, czekały też atrakcje dla najmłodszych i miejska potańcówka w muszli koncertowej CUS.